Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Facebruna. W dzisiejszym odcinku numer chyba 95. Coś takiego. Kupujemy sobie dosyć dużo rzeczy, ale dzisiaj dosyć dużo nowych będzie, ale zacznijmy sobie od kombajnów. Oczywiście kielich, no bo 27 ton musi być. Marka Q. Teraz sobie ustawimy jakieś fajne kuny. Na podwójnych? Dobra, na podwójnych go ustawimy. Czyli nie oś. Szeroka czy klasyczna? Standardowa. Co tu jeszcze jest do ustawienia? Tylne zaczepy, składane przedłużanie. Rura. Nowa rura składana, oczywiście ta długa. I konfiguracja. Dużo to się różni? 30 tysięcy. Dobra, 8,250 może być. Jak nie będzie dawał za rady, no to sobie, najwyżej zrobię konfigurację go. I skręcę mu trochę silnik. Blank może być, rozszerzę. Nie na 60, to będzie tylko na 30. Blank oczywiście w kolorach standardowych. I teraz żniarki, ścinarki. Kurde, jednak mi nie starczy kasy. Dobra, nie holandowski header i case'owski. Trochę mnie ten blank jest zeżar, szczerze mówiąc. I teraz jeszcze idziemy wozy przeładunkowe kupić. 70 ton. No i dobra, kup. Czy niebieski? Onyxowy może być. I teraz mnie brakuje 200 tysięcy kredytu, który chciałem spłacić. Ale jednak ja sobie wezmę ten kredyt, wiecie, bo ja potrzebuję na bardzo ważną rzecz. Ale jest to chyba dobra. Myślałem, że nie ma. Bo on chyba 300 tysięcy kosztuje ten ciągnik. Tak, bo będzie to ciągnik. O kurde, trochę się zapędziłem i sobie wziąłem 400 tysięcy. Ale nie pamiętam, ile on dokładnie kosztuje. Oczywiście mówię, mowa jest tutaj o Fendzie 1000. Tire są na maksa, oczywiście stawieniem ku szerokie gumy, Teleborgi czy Michelin. Dobra, Michelin nie chcę. Nie podwójne gumy, bo to brzydkie. W sensie brzydkie, no. Niepotrzebne, o. Konfiguracja jeszcze. Na 517. Dobra, kup. Oczywiście jeszcze obciążniczek do niego. Potrzebny. Oczywiście fendowski. Dobra, z tych zakupów mam chyba 6 minut odcinka, ale dobra. No i dobra, plan jest taki. W sumie tego case'a to ja nie testowałem, tak nie żeby nie było. Bo ja tego case'a pierwszy raz z papieru w ogóle pobrałem. A fend będzie latał z przeładowczą. Przyczepy mam rozstawione, no ale... Dobra, tak więc zanim przejedziemy się kombajnem, to wiesz, muszę moje kombajny puścić, żeby kosiły. Bo będziemy tutaj wszyscy w czterech na tym jednym polu kosić. Poszli szybkie i wściekłe. I tutaj też poszli szybkie i wściekłe. 40 na godzinę jest dobra. Oczywiście w case'owski header.
No i dobra, grzejemy. Shift 5. Dobra, tu jest AIW ustawiony, tylko ja nie chcę, żeby on się w trakcie rozładunku zatrzymywał. Już się blokują. Ale to jest w Control Vehicle, już bym musiał zmienić, żeby ta kamera się nie obracała, jak skręcał. Ale to ja długo nie będę tym kombajnem kosił, ja będę przeroszem dzisiaj głównie jeździł, więc... Nie interesuje mnie to zbytnio. Dobra, jak wszyscy... Oj, prawie go haczyłem. Wszyscy od tamtej strony zaczynają kosić, no to zaczniemy i my. Puściłem go od tej strony, kombajny. O, stój, panie. Ale myślę, że bardziej dokładnie będziemy sobie tym kombajnem kosić na soi. I teraz blank powinien się odpalić. Dokładnie tak. Dobra, ja zaraz wyjdę z tej gry, bo... W sensie tej na telefonie, jeśli o to chodzi. Bo ja gram dwie gry, no a blankę teraz zada ja do mojego gospodarstwa, no bo 6 na godzinę. To ten już ma 15%. Chyba sobie zmienię te headery na dychę, wiecie? Bo to tak szybko idzie, że ja tego nie ogarnę za cholery. Więc w odcinku ja chyba sobie to zmienię. Zapomniałem o tym, żeby sobie nie robili. Ale dobra, niech już jest. Dobra, Shift H szybciutko. A i wyłączone, teraz wyłączone, ok. Zobaczymy, co będzie robił. Wolno. Chciałem się połowić przed owszem, no bo nie chciałem zwykłe przyczepy znowu brać. Bo to by był odcinek jak każdy inny. A przed owszem też chciałem się trochę pobawić. Dobra, chodź. Pobawić się w tym odcinku. Trochę przeładoczą. Czy nie tylko chodzi o ten odcinek, tylko ogólnie się pobawić przeładoczą. Czy się zaraz ten pomak na 17 szybciutko trzeba ustawić? Aha, zapomniałem, że oni tego będą robić. To czekaj, bo tam się... Walnęli, wiecie, tutaj podziawszy. Synek! Przecinek. O nie, dobra, trzeba coś tu wykombinować. Chyba przestęp między zbiornikami będzie najlepszy. Ile ty już wysypał? Dobra, pełno wysypałeś wszystko. Może trochę festynie... Festynie czy nierealne? No gdzieś widziałem za granicą, że tak robili. Że wszyscy wypywali. Ale to takie trochę... Mało realne, jakby nie było.
No to cały czas pełny będzie. Ale dobra. Blank raz dwa się wysypie. Holand się raz dwa wysypie, więc... I Holand ma największy zbiornik, jakby nie było. Najmniejszy ma klas. Ale no to już trudno, no. Po prostu chciałem mieć 4 kombajny i chyba zmienię sobie faktycznie na kombajny tylko na 10%, na 10%, na 10 godzin, na 10 na godzinę. Bo to jest kurde, te 17 to jest tak szybko. Ewentualnie zrobię taki myk. Czekaj, bo oni będą się stosować do mojego tempomatu, czy nie? Szybko klas. Masz na tym... Tak, oni się stosują do tempomatu, dobra, więc ustawię im dychę, żeby 10 na godzinę po prostu kosili. Bo to jest kurna... Zbyt duża prędkość. W sensie ja po... A, tu już była defensa, no. Poza odcinkiem ja mogę sobie 17 kosić, ale to jest... Ciężko ogarnąć po prostu. Strasznie ciężko ogarnąć, żeby... Wszystko dobrze chodziło. Dobra, jest na 10, jest. A dojechałem tu i mam 70 ton, nie? A przejechali tylko taki kawałek pola. Dobra, niech on się już od razu wysypuje, bo to jest najważniejsze, żeby on się sypał już. Ja zaraz sobie nie wolę na puszczę. Będziemy działać dalej. Tylko niech on sobie tutaj już... Dobra, czyli John Deere już jest pełny. W sensie chodzi o 8R. No i teraz na końcu trzeba nie Holanda puścić i zapierdziałem szybko raz dwa w dojo. Do czego? Do klasa. Ja chyba serio będę sobie 10 na godzinę tylko na żniwo ustawiał. Dobra, sypam to szybciej, bo klasik już na mnie czeka. A ja sobie nie lubię, jak coś na mnie czeka. Dawaj, syp te 20 ton jeszcze. Dobra, pomocnik go ma pełny zbiornik, okej. Ale jak mam 10, to nawet jest lepiej, bo fajnie tak powoli przybywa im do zbiornika. I ja wtedy, jak będą jechać 10 na godzinę, to ja na pewno sobie zdążę to ogarnąć. Tu na 10, ale na W będę jeździł. No i może jestem w stanie skosić to w odcinku, bo zacząłem 18.30 chyba 5. No ale jak już jedno kółko działa nie te tu dookoła, to już tylko środek zostanie, a też to raz dwa pójdzie. O, rąbiście to wygląda. Takie żniwa, o takich żniwach marzyłem na tej serii. Może nie od pierwszego odcinka, ale... Niedawno w sumie. Dawaj. Kurde, siłowo zrobiłem to. Że po torach będę musiał jechać go usypać, no ale trudno. To już może trochę powiedzieć, że moja wina była za bardzo pod tory podorane. No ale dobra. Oho! Pan! Aż się pan urwał. Dobra, ale 12 ton wysypałem. Niby 12 ton wysypałem, a zbiorników było mu 8 tylko, więc... Ciekawe. Pan, cofaj pan. O, lagi! A ja zapomniałem, że jak są te kombajny na tym... pracowniku takim lepszym, to laguje trochę. Po prostu mam 28 FPS-ów. Gdzie zawsze mam 60.
Jeźdź do przodu, baranie. No ja nie mogę się ruszyć nawet, ty. A, dobra, bo on se trochę musiał chyba znaleźć. Co ty zastanawiasz się, jak on się wykręci, czy on mi wysypie to? Czy nie będzie tak, że on będzie sobie... Chciał tylko do 90 i koniec. W sensie do 80 tylko wysypywać i koniec. To był trochę słaby był. Dobra, jedź! Dobra, ja muszę do przodu jechać, bo ja tutaj nie dam rady inaczej. To lekcja na tyle procent, dobra. Chyba John Deere będzie musiał ostatni jechać. Chyba tak zrobię, że John Deere ostatni będzie jeździł. Dawaj, syp pan szybkim John Deere'em, szybciej, bo kurde. Nie ma czasu. W sumie jak sypię... Co się nie mówi? Jak sypie Michelin, to ja wiem, ale nie wiem, jak sypie Case. No, to jest zbyt tak, widzę... Teren niewyrównany, trochę się krzywo. Znowu na tych barierkach stoi. Ale dobra, tam się na asfalcie jak, dobra. Coś tyle dobrego, że po asfalcie mogę jechać. Jednak ta druga rura się przydaje, wam powiem. Axel Slow ma pełny zaraz. Dobra, wysypię go do zera. Jo, do zera go wysypię. Dobra, do tony. I teraz na samym końcu dopiero John Deere'a trzeba puścić. A, jeź pan. Roboty od cholery. Dobra, gdzie jest Case? Case jest tu, dobra. Ale ja bym musiał nawrócić do niego, bo on nie dojedzie do mnie. W sumie to by dojechał. Tak teraz sobie spojrzałem, żeby dojechał. Ale dobra. Dawaj rurę, panie. A, bo ja tej końcówki nie przekręciłem. No, nawet spoko chyba sypie. Trochę przywolno, bo końcówki mnie nie przekręciłem. Przeładowczym jest trochę roboty. To już jest pełne. Jakie gówno. Przeładowczym jest pełna. Spokojnie tym niewolanym. Powiem wam, że
Będą się chyba jeszcze ciężarówki dokupić. Ze dwie. Albo jedną chociaż. Jedną na pewno jeszcze mam w planie kupić. A on tego nie... A, bo to jest uschłe. Dobra, dawaj rurę. Może w między... No, jeszcze te. A miało być tak fajnie szybko. No widać, że jak... A, ciężarówka po prostu. Znaczy ciężarówka. Maszyny do sypania muszą stać w jednym miejscu i tyle. Dobra, dobrze. Dira trzeba go szybko odpalić i tam postawić gdzieś. No, pszenica daje fest w tym roku. Ogólnie muszę chyba jakieś miejsce na polu sobie ogarnąć. Myślę, że to nawet by nie było głupie, gdyby sobie kurs nagrać z tego pola. Tylko, że wtedy by cały czas kurs wiedział, że jest zablokowany. Kurde, to tak nie może być. Ale na polu chyba ogarnę sobie starym, dobrym sposobem, tak? Tak jak kiedyś to robiłem, że jeden ciągnik, jeden kombajn na cosplayu, tak sobie będę musiał robić chyba. To jest pewne, nie chora, to jest pewne. A mnie się pytanie, gdzie się rząd zgubił? Dobra, niech Holandzika sobie powoli tutaj cofnę do niego. Z Holandą nie będzie problem, żeby się wysypał. I teraz... Aha, on tutaj coś odwalił. Ale nie wiem, co on tu odwalił. Dobra, ogień, gaz. Aksjal. A ten zarów drzewo. Dobra, już, już, jadę, jadę. Pierwsze kółko jest zawsze najgorsze. Bo się w pierwszym kółku wszystko się dzieje. Tak naprawdę. Dobra, ten się raz, dwa tu wysypał te 30 ton. Kurde, Żyda zostawił. I teraz przez tego Żyda będzie... Będzie Jondy... po nim jechać. Po tym Żydzie oczywiście, że nie było. Dobra, jedź, 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 jedź. Myślę, że na żniwa soli to trochę lepiej ogarnę. Nie będzie tyle stypania. Dobra, starczy. Pięć tęczy wystarczy. Żebyś tylko rury mi nie urwał. Dobra. Stój! Kurde, czekaj, bo tu jest tyle ogarniania, że to nie jest na mój łeb. Dobra, dawaj W, żeby szybko przejechać ten przejazd. Prosto do Sylosa. A ty się wysyp do przeładowczej. Wreszcie jak tą końcówkę mu odkrycie, to zobaczę, czy ten kajs faktycznie szybko sypie, czy to było nie było warte pieniędzy, ten kombajn.
Nawet spoko sypie. To nie jest usechłe. To jest dobre. Dobra, dawaj te 5 ton jeszcze szybko i jedziemy dalej. Dobra, ogień. Dobra, trzeba prosto do silosa sypać, no bo to nie ma sensu. Na przyczepę i dopiero do silosa. Wiem, że tu fen stoi, ale niech on się tu wysypuje. A na ciężarówce też jest chyba 70 ton. Niemieckie flagi. Dobra, przez pole. Dlaczego by nie? To jest 19, czyli mamy jakieś około 20 paru minut zacinka już. A tym dalej sypie i sypie. Powiedz, że ma pusto. Dobra, wejszło. No i teraz znowu Polska Ludowa. Od Leksena trzeba zacząć. Bo on ma 8 ton, potem Axiala wysypać, Nivolanda, bo ma 12. No i na końcu na dobitkę dosypać sobie Żundira. No i teraz to przynajmniej widać, że trochę ubywa tego pola. Nie wiem ile tam klas ma. Nie widzę. A, tu 11 ton, dobra, to najdobrze podjechałem. Skręci czy nie skręci? O, skręci. Tak skręcił bardzo mocno, że... To przez to, że tu jest season i precision farming tak to daje. Myślę, że jakby tego moda nie było, ani tego, to trochę mniej by dawało. Dobra, do tych 400 kilo. Nie będę się szczypać o 400 kilo, że mnie wysypałem. Dawaj, Kejsik, bo jesteś kolejny w kolejce. Jak to tam wysypuje? No nawet spoko to sypimy. O! Prawie została. No ale dobrze, że się zatrzymał. Przynajmniej cały zbiornik nie wysypie. Dobra, 150 kg zostawię. Niech się cieszy chłopak. Gdzie jest Dziundir? Dziundir jest tam. Dobra, w sumie na tym krótkim go dosypię. Przynajmniej on się tutaj zatrzyma. Nie będzie chciał jechać dalej. No, nie wolę, to jest petarda, jego sypanie to jest coś pięknego. To mi się cały
Za każdym razem, bo to mi się zawsze podoba w tym Polandzie sypanie. No to robi największą robotę. O, myślę, że jakbym na dwie przejadał, przejeździć z krukiem, to byłbym w stanie ogarnąć te kombajny. Tylko mnie zastanawia bardziej, co niech ona robi. On się zbugował po prostu, bo... On się zbugował i tyle, no. Nieraz ten pracownik dodatkowy, lepszy pracownik się buguje. No i tak też było w tym przypadku. Dobra. Co? To ci zostawi się poduszki? No. Te? To są grubsze niż te. Zobacz. No dopnij paluchem. Te są lepsze, że... Zawsze na nich spałem. Dobra. Słuchaj, ty będziesz to wyrzucić? Kiedy? Po połowie. Kiedy? Dziś. No może. Jaki hektar pola tu był. Nie, mówię, jakbym miał jeszcze jedną przeładowcą i chyba tak zrobię, że jak jeden będzie się wysypywał, to drugi wtedy by już musiał drugi ciągnik oczywiście odbierać. I teraz zrobię tak, że klasa wyłączę. Bo on jest tutaj prawie pełny. Dobra, muszę zobaczyć 5 minuty. Ile mam? 32. Dobra, to akurat będzie. A Case sobie tutaj ogarnie to. To jest mały kawałek. Tutaj sobie zostawię Case, a klasa. I to chyba nawet miniaturkę sobie walnę taką, jakąś fajną. Akcja to ma akurat 13 ton. Więc tam spokojnie. On sobie tu wysypał, prawie cały. Przecież ja zrobiłem, no, dwa kółka powiedzmy. A już mam 300 ton przelity, no kurwa mać, a czy na kurde. No, taki prawie całe pole skosiłem. Z samego pola będę miał 400 ton. Muszę trzeci siewnik jeszcze dokupić. Powiem, no, nie spodziewałem się tego. Tego się nie spodziewałem. No, ale jakby nie było kupna kombajnów i od początku tutaj kosił i by była tutaj soja przykładowo. Jak była tutaj soja, to myślę, że na spokojnie bym sobie ogarnął to w 40 minut odcinka. Bez większego problemu. Trochę widać, że klas odstaje, bo jednak Johnny ma 5 ton więcej zbiornik, ale jednak... Bo powiedzmy, że ma 23, no bo on ma 22 więcej dokładnie, ale... Ale powiedzmy, że 23 tony, no to masz 5 ton, a 5 ton to jest nawet dosyć duża różnica. No ale największy i tak ma niech ono, wiadomo. Fajnie, dziwnie to wygląda na mapie. Ale myślę, że jak tutaj będzie tutaj to duże moje kupione pole, ten kawałek tutaj, o. Będzie zarobiście szło. Ewentualnie mogę zrobić taki myk, że mogę w sezonie, na przykład skala uszkodzeń upraw, zrobimy sobie na 10. Na 10.
Nawet tych zwykłych pracowników używać. Miałem pół na pół to zrobione, ale to wiadomo. Na cosplayu to wyrąbane, ale jak chcę tych zwykłych pracowników ogarniać, no 4 kombajny, więc to mi będzie przeszkadzać. Czemu wilgotność roślin jest wyłączona? Nie wiem. Pewnie coś zimą, pewnie coś jesienią nie mogłem zrobić czegoś. Albo czegoś skosić nie mogłem. Dlatego też jest to... O, w sumie na koniec odcinka się jeszcze przejdziemy case'em. Jeszcze zaraz przetestujemy sobie John Deere'a. Czy faktycznie może w tym locie sypać, czy nie? Czy tylko na cosplayu to się buguje ta rura u niego? Ale to jest pracownik zwykły, więc tu chyba powinno normalnie działać. Powinno. Ale jak wiemy, to jest farmik. Oczywiście bardzo fajny kombajnik. Myślę, że na innych mapach, seriach też będę go używał. Czy będę się przeładowczą dalej bawił? Myślę, że tak. Już do końca serii. Znaczy, no może nieco żniwa, ale... Przecież na innym nie ma sensu, ale... Ale myślę, że owiec mało sypie w miarę. Zdążę do żeń odjechać? Zdążę. Nie wiem, gdzie on jest, a on jest tutaj akurat. Czy na trzy to kosić ten kawałek? Nie, damy sobie spokój case'owi. I New Hollandzie sobie to ogarnie, spokojnie. A wracając do New Hollanda, to ja sobie go właśnie w tym momencie przejmę. Ja sobie go podjadę szybko, nie wysypać. Bo powiedzieć, że szybko wysypać New Hollanda, to jest prawdziwe określenie, można powiedzieć tak. Bo New Holland bardzo fajnie sypie, ja zawsze lubiłem New Hollanda. W sensie ten komin konkretnie. Może jakbym wiedział, jak to się zmienia, to może i w John Deere bym się zmienił unloading, w sensie wysypywanie. Nie wiem, jak to działa dokładnie. W tym case'ie bym się zmienił wysypywanie. I w John Deere bym sobie zmienił, no, przede wszystkim w John Deere, bo John Deere wolno. No i w sumie case też. Tak nie za szybko sypie. Jakby lekko szybciej się po to bym się nie obraził. Lekko szybciej, o. Żeby nie było, że źle coś wymówię. Muszę zacząć, póki ma jeszcze 90 parę procent, żeby on nie zatrzymał się. Ale chyba nie zdążę. Chyba nie zdążę. Nie zdążę. Nie wyjedzie. Dobra, więc wiecie co? Ja go tu na proste jeszcze wypróżnię, wysypię i zakończymy odcinek, a ja sobie to poza odcinkiem skoszę ten kawalątek. No, a mapa wygląda tak. Nic się nie zmieniło od ostatniego odcinka. Ale mogę powiedzieć, że ładnie ostatni odcinek siadł swoje z bruna. Z siewów, Bo dzisiaj o 10 wlecie ten odcinek, jest 19.15 i tam było chyba 47 już. Więc nawet zarobiliście siadł.
No, tylko jakbym, no muszę cały garnek sobie wysypany z New Holanda. No, tam gdzieś się fajnie wysypuje szybko. A tutaj ten lander flak. Mógłby szybciej sypać. Nie obraziłbym się. Ale nie ma aż takiej tragedii. Mi się zdaje, że jednak chyba dobrze zrobiłem, że zmieniłem na 10 ustawienie po prostu. Wiadomo, że poza odcinkami będę 17 kosił, ale na odcinkach będę 10 się starał kosić, żeby to. Może jak, nie na jak najwięcej skosić, tylko żeby jak najwięcej pokosić. O. A, dobra, wiesz, jest pusty. No, ogólnie to sytuacja z tą przodowszą miała trochę inaczej wyglądać. Ogólnie plan był taki: kupić New Holanda i Case'a i przeładowcą samą, bez fenda. Fend dopiero dzisiaj się urodził. Przed odcinkiem. A sobie dokupię 1050 do tej przeładowczej. I tak też zrobiłem. No i mogę powiedzieć, że ukosiłem. W tym odcinku skosiliśmy 300 ton pszenicy. Ponad 370. Więc dobra, ja dziękuję za oglądanie tego odcinka. 42 minuta. Więc na razie trzymajcie się ciepło, tylko cześć. Ja sobie dalej będę kosił. Dokończę ten pole. Może w kolejnym się zobaczymy. Odcinku typowo żniwnym. Ale to sobie wsiądę już na przykład do Case'a, bo nie Holanda, i będę sobie kosił, tak? A tylko, że ten rzepak został. Nie wiem. Dobra, ten rzepak już sobie skoszę i zobaczymy się po prostu na soi. O. Także na razie, bo tam będzie duże pole, więc fajnie będzie to wyglądać. Na razie, trzymajcie się, cześć.